Szczęść Boże, cześć. Jak tak sobie myślę o tych dzisiejszych czytaniach, to zastanawia mnie, na podobieństwo czego ja wymieniam w moim życiu Boga. Bo takie rzeczywistości z pewnością są. Zamiast iść do Niego, zamiast Jemu się oddać, znowu patrzeć na swoje życie w świetle Słowa Bożego, patrzę na nie w świetle smartfona, jakiś głupot, który mi daje się ogarnąć. A ty na co wymieniasz Boga? Jezus mówi, że żeby rzeczywiście w swoim wnętrzu odnaleźć Pana, trzeba dać coś z tego wnętrza swojego. Dać na jałmużnę. To danie na jałmużnę to nie jest rzucenie po prostu jakichś materialnych ochłapów komuś. To jest konkretny czyn miłości. Jałmużna z wnętrza, to znaczy jałmużna ze swojego czasu. To znaczy jałmużna ze swojej miłości, ze swojej czułości. Z tych rzeczy, które wydaje się najbardziej nam brakuje. Z tych wartości, z tych pięknych emocji, z tego dobra, które gdzieś nas drzemie. Także dzisiaj nie tylko dbajmy o tą zewnętrzną stronę, żeby ładnie wyglądać i komuś coś dać, żeby po prostu od nas odszedł, żeby może jakoś swoje sumienie zaspokoić, ale staraj się dawać miłość i nie wymieniać Boga na nic innego w życiu. Szczęść Boże, dobrego dnia.